No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo miło mi Was powitać w nowej serii na kanale. Serii, która zapoczątkuje piękną, mam nadzieję, podróż przez wszystkie kampanie Call of Duty, jakie na rynku się kiedykolwiek pojawiły. Zaczynamy oczywiście od Call of Duty 1, od Call of Duty, które wyszło 20 lat temu. Call of Duty Classic to właśnie ta część zapoczątkowała tę piękną serię na rynku i dzisiaj zaczniemy sobie właśnie w niej kampanię jednego gracza. Na samym początku będę bardzo wdzięczny za zbombardowanie tej serii łapkami w górę. Pomoże to w lepszym pozycjonowaniu się jej na YouTubie. A uwierzcie, sporo osób nigdy nie grało w tę oryginalną kampanię, więc fajnie, żeby zobaczyli, jak bardzo seria Call of Duty na przestrzeni 20 lat się po prostu zmieniła. Ja od siebie tylko dodam tyle, że przepraszam za te problemy techniczne związane z tymi migającymi paskami, które widzicie. Próbowałem to 2 dni naprawić, niestety tylko w trybie single player coś takiego występuje. Prawdopodobnie jest to wina tego, że gram na Windowsie 11 w 20-letni tytuł. Nie potrafię sobie z tym poradzić. Jeżeli ktoś ewentualnie ma jakieś wskazówki, co może być przyczyną, to niech pisze, ale mój podwójny setup komputerów, na tym tylko gram, na drugim nagrywam, nie jest w stanie sobie z tym poradzić. I niestety będzie to nam w pewien sposób utrudniało rozgrywkę. Widzicie to tylko wy, ja na swoim ekranie tego nie mam, jest to tylko na nagraniu. Nie jest to aż tak widoczne podczas gry, także pewnie przeżyjemy, a przynajmniej taką mam nadzieję. A teraz bez zbędnego już gadania, zaczynamy grę, myślę, że na zawodowcu. Chociaż nie ukrywam, że dawno na myszce i klawiaturze nie grałem, ale niech to będzie też jakieś wyzwanie. Obóz Tokoła, Georgia, Gruzja. Jutro znowu forsowne marsze, później tor przeszkód z kapitanem Folejem i szkolenie strzeleckie z sierżantem Moodym. Wszyscy są skonani. Wczoraj kolejny facet wrócił do jednostki. Błagał sierżanta, aby pozwolił mu zostać. Moja jednostka 506, regiment spadochronowy, to jednostka ochotnicza. Mam szczęście, że służę z tymi chłopcami. Nie wyobrażam sobie, aby ktoś inny mógł chronić moje plecy. Oficerowie szkolą nas nieustannie. Trenuję już od miesięcy, a jeszcze nie skakałem ze spadochronem z samolotu. Armia nigdy wcześniej nie miała jednostki powietrzno-desantowej. To denerwuje trepów, a zdenerwowany trep ciśnie nas jeszcze mocniej. PiS z 9 sierpnia 1942 roku. Moi drodzy, zaczynamy. All right, listen up. Private Martin, you're on the obstacle course and doing weapons training today. Okay. Before starting the obstacle course, read each of these important signs and do what they tell you. Oczywiście. Good. Now check your objectives. You'll notice that your current objective is highlighted. In addition, the location of your current objective is marked by the star on your compass. As you approach your current objective, the star will move toward the center of your compass. Approach your current objective. Grałem oczywiście polskie napisy. You will notice that objective is checked off and you now have a new one. All right, Martin, open the gate and run the obstacle course. Okay, żebyście nie musieli po prostu się skupiać na tym, co tutaj mówią bohaterzy tej gry, a bardziej na samym gameplayu. Także moi drodzy, no co ja wam powiem? Też cię miło widzieć, Private Elder. Dzięki, ty też. Dobra, no to co, zaczynamy obóz szkoleniowy. Nie ukrywam, że granie na myszce i klawiaturze też nie jest dla mnie zbyt wygodne, ale ze wszystkim sobie damy radę. Pamiętam początek tej kampanii. Za dzieciaka było to grane. Okej. Wszyscy sobie dajemy radę. Pięknie. Dobra, jesteśmy na górze. Zeskoczmy. Okej. Trening strzelecki. A, witam, witam. Okej, tutaj. Okej. M1A1. 6 strzałów. Sześć.
Okej. Przeładujmy. Jaka soczysta animacja. Dobra, Moody, co teraz? Tutaj chyba. Springfieldo. Karabin snajperski, to coś dla mnie. Troszkę mam za wysoką czułość myszki. Sobie to zmienimy. Ale pierw róbmy to, co musimy. Okej. A, czy miałem strzelać bez celowania przedtem? No dobra, nieważne. Exchange your Springfield for one of the Thompson submachine guns on the table. Chętnie. Bym wolał mieć to. To i to. O. First from the hip, then aim down the side. Get used to fighting ways. Take a few steps while aiming down your side. You're gonna move slower this way. Strasznie zasłania ten wystrzał ekran cały, nie? Macie takie wrażenie? Shiftem. Oko, Moody, damy radę. Prosta sprawa, Moody, dobra. Jeszcze tutaj mam zrobić? Fire three more rounds at your target. A, okej. Outstanding, private. Pięknie. Granaty. Pamiętam, ej, to dokładnie pamiętam. Oj! Nadzieję, że to mi nic nie zrobi, oj. Okej. Śmiesznie. Co teraz? Apteczki, patrzcie, w starych kodach jeszcze przecież apteczki były, nie? Bez kitu. That's a lot of firepower there. Treat it with respect. That stuff doesn't care what it blows up. Place your explosives on the cinder block wall. Te stare animacje. No ma to swój klimacik. Zobaczmy, jak wybuch będzie wyglądał. Robi wrażenie. Good job, private. Well done. Keep your weapons with you and clean at all times. Dzięki, Moody. Dzięki, Moody. Dobra, ukończyliśmy, moi drodzy, samouczek, bo tak to trzeba traktować. To mi się też kojarzy ze starymi kodami i przechodzimy w takim razie do następnego poziomu. Baker Company, listen up. This is the big one. Operation Overlord. Operacja Overlord. Invasion of Normandy. On H hour D-Day, Seaborne Infantry will attack five beaches codenamed Utah, Omaha, Gold, Juno and Sword here on the coast of Normandy. Utah and Omaha beaches will be attacked by three of our infantry divisions. At the same time, two British and one Canadian division will hit Gold, Juno and Sword beaches. The airborne will be landing 6 hours before H hour, before the air and naval bombardments. The British 6th Airborne Division will be landing here. At the same time, the 101st and the 82nd Airborne will be landing in these areas. Okay. The Dues River estuary here divides Utah and Omaha Beach. The mission of the 101st Normandia. Is to capture the Dues River crossings linking Utah and Omaha Beach and to protect the flanks of Utah Beach. This road here is the main highway that connects the entire Cotentin Peninsula. The Germans have troop concentrations in this region. When those troops are mobilized into a counterattack on the beaches, they'll have to move along this road. The 101st is going to make sure that doesn't happen. Baker Company, that's us, has been assigned this causeway here. The Pathfinders, like Private Martin, will be dropped ahead of the main force and will plant beacons on the ground to mark the landing zones. However, there is no telling what will happen once we're on the ground.
So I want all of you to learn the objectives of every unit in both the 101st and 82nd. I also want you to study these maps and photographs until you've memorized them. We will be landing behind the Atlantic Wall, between several German garrisons. We can't expect to be relieved until at least several hours after H hour. This is what we've been training for. Good luck. No to lądujemy, moi drodzy. Normandia. Zaczynamy od Normandii. 5 czerwiec 1944, godzina 18. Greenham Common, Anglia. Za około 3 godziny będę w Normandii. Jako jeden ze zwiadowców swojej jednostki zostanę zrzucony przed głównymi siłami. Zwiadowcy lądują wcześniej i umieszczają nadajniki w strefach lądowania, aby naprowadzić pozostałe samoloty i spadochroniarza, więc mamy dużą rolę do odegrania. Góra wysyła najpierw desant powietrzny. Lądujemy nad ranem. Mamy chronić flanki plaży Uta. O świcie główne siły inwazyjne zaatakują plażę. Przez wiele tygodni całe siły inwazyjne ponad 175 tysięcy ludzi były w jednym miejscu, bez możliwości kontaktu ze światem zewnętrznym, nie robiąc nic oprócz zapamiętywania map i planów walki. Wszyscy chcemy być już we Francji. Kilka godzin temu odwiedził nas generał Eisenhower. Jeżeli nam się uda, to Niemcy będą cholernie zaskoczeni. A więc zróbmy to. Przedmieścia St. Mary Eglise, Francja. Okej, to my od razu wylądowaliśmy. No dobra. Oj. Oj, to na pewno nie nasi. Spotka się z sierżantem Heathem. O! On już mnie zauważył? Tak. Pierwsza ofiara, widzowie. Ale jakim cudem on mnie... Może on nie usłyszał? Tu jakieś radyjko gra. Zwróćmy uwagę na detale. To jest apteczka chyba do podniesienia. Tylko, że ja nie straciłem życia. Okej. No dobra. Kontynuujmy więc. Do sierżanta Heatha. O nie. To mogliśmy być my. Mam nadzieję, że to nie jest nasz sierżant. O nie, przykro mi. Przykro mi, przyjacielu. Ustaw nadajnik radiowy. Oj, 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 tu już mamy szkopów. Dwóch? A, dwóch. Nie znam niemieckiego na tyle, żeby zrozumieć, o czym mówią, ale już nie będą mówili. Hej. A oni grali w warcaby. No proszę, proszę, proszę. Nie mam broni zapasowej, więc mogę sobie takiego... Tego... A nie, nie mogę tego podnieść. No dobra, trudno, już to podniosłem. Mamy jakieś radio. Apteczki. No dobra, wracam do naszego karabinka M1A1. Wstawiam w takim razie ten nadajnik radiowy. Oj, oj, oj. Gra zapisana. Czy to oznacza kłopoty? Nasi się desantują. Ilu nas jest? 5 nas będzie. Niewielu. A, okej, dobra, nieważne. Witam, witam panowie. Private Davis, sierżant Carmichael. Witam se... O, serdecznie! Oj, 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 jak chcę... Oj, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Nie jest dobrze, jest bardzo niedobrze, bym wręcz powiedział. Niemcy zdecydowanie mają przewagę. Pięknie. Wsparcie było teraz nieocenione. Dobra, poruszajmy się do przodu. Chyba, że granat im tam rzucę, co? Hej. Oj. Przedostań się do najbliższego miasta.
Dobra, rozumiem. Pierw to... On jeszcze żyje! Dobra, już chyba. Mam nawyk przeładowywania co chwilę, więc przepraszam. Dobra, tu chyba gdzieś granat poleciał, tak mi się wydaje. Czemu Private Marshall jest na czerwono? Aha, bo jest... Nie wiem czemu jest na czerwono. Apteczki, apteczki, widzowie. Trzeba pamiętać o apteczkach, bo tu się trzeba samemu leczyć. O ty! Przepraszam, przyjacielu! Daj, pomogę ci. Wszyscy? Kurde, patrzcie ilu naszych poległo. Masakryczne straty. Przykro mi. Private Irwin, okej. Okej, tutaj. Tu jest jeszcze... Uff. Dobra, udało się. Wydostaliśmy się z tych zabudowań. Okej. D-Day. Słynny D-Day. Godzina 20 minut po północy. Chyba nikt nie wylądował tam, gdzie powinien. Jeszcze nie trafiłem na nikogo z mojej jednostki, ale na szczęście natknąłem się na kilku chłopców z kompanii B. Są z nami także ludzie z kompanii A, D i F. Co za burdel. Szykujemy się do zdobycia wioski Sainte-Mère-Église, odległej o 5 mil od plaży Utah. Podchodzimy przez wąskie pole z polami minowymi po bokach. Kapitan Foley mówi, że we wsi są dwa plutony niemieckich spadochroniarzy. Zdaje się, że czeka nas ostra przeprawa. Drogi Sainte-Mère-Église łączą plażę Utah z główną autostradą Półwyspu, co sprawia, że znajdujemy się na drodze przypuszczalnego kontrataku Niemców. Okej. Nie mogę przechowywać. Dobra, tu jest Foley. Tu jest nasz kapitan. Okej, Rooney? Foley? Oj. Yo! Mogę go trafić. Dobra. Masakra. Co się nie podnoś? Ja chcę dobiec do przodu, stary. Trafiłem? Nie wiem. Długo te granaty wybuchają. Oj! Pięknie. Dobra, lecimy. Jesteśmy w fatalnej pozycji. Trzeba te budynki przejąć, jak nic. Zniszcz samobieżne działka pilot. Pozostało 3. Okej. Ty, ja im na plecy wszedłem. Pięknie. Czy ja mogę tędy? Mogę! Pięknie, pięknie. Wszyscy chyba, nie? Dobra. O, tu na górze został, panowie. Ja nie mogę wszystkiego sam robić. Jeszcze ani jednego działka nie oczyściliśmy. Gdzież one są? Dobra, jest Foley dalej z nami. Ten co się rozstawił. Szkoda, że ci nie wyszło, kolego. Ty, ale mi... Huey, nie wchodzi mi pod celownik. Dobra, rzucę im tam granat. Oh my god!
Dobra, chyba musimy... Osłonę ogniową na prawo. Już tu jestem, panowie. Ruszycie się, czy nie? Okej, pięknie. Dobra. Gra zapisana. Zawsze się boję takich momentów. No, ależ cholernie mnie blokują, towarzysze. Tu, o, tu jest. Nice, brawo. Mogę tą apteczkę, bo dostałem chyba. Nie mam, dobra. Gdzie tu jeszcze ktoś jest? A tu. Dobra, idziemy, idziemy do przodu. Jeszcze jeden. Pamiętam to miejsce. Pamiętam to miejsce. Z dzieciństwa, dosłownie. Tylko chyba z Call of Duty 2. Możliwe jest to, że w Call of Duty 2 była tutaj mapa na multi? Albo w United Offensive? Nie wiem. Dobra, najgorsi są ci na tych działkach. Trzeba o nich pamiętać. Oj, i ci, którzy tak wybiegają zza rogu. Dobrze, że z nich z apteczki wypadają. O kurde, to... Słyszę jakieś... Tu jest to działko chyba pilot, nie? Ta. Dobra, to trzeba je zniszczyć, bo... Dobra, go, 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 go. Oj, tutaj chyba to nie mogę wychylić, co? Nie, raczej zdecydowanie tu nie mogę wychylić. Mamy apteczkę. O! Pięknie. Wszyscy? Chyba wszyscy. Sobie apteczkę. Wróćmy w takim razie tutaj. Nie, jeszcze tego nie... Aha, bo musimy to pewnie wysadzić. Rozumiem. Tak? Dobrze, rozumiem. Dobra. Pięknie. Jeden z trzech. O Jezu, w ogóle ich nie widać. Nie wiem, czy to nawet dolatuje do nich, ale... Tak, dolatuje, oczywiście, że dolatuje. Dobra, do przodu. Możemy, czy nie? Nie bardzo. Dobra, brawo, brawo, super. Tu jest przeciwnik jeszcze, nie? Tak. Dobra. Dobra, mamy drugie działko. Zniszczone. Mamy Thompsona w ogóle, teraz się skapnąłem. Tak, jeszcze jedno. Jak tam się dostać tymi budynkami, zgaduję. Oj. Znacznie niewidoczni są. Dobra, to, o, czy jesteśmy po drugiej stronie tego kościoła? Okej, okay, rozumiem. I ostatni. O, może. Kłopoty, kłopoty. O, w końcu, ten z działka najgorszy. Ja nie mam. Okej. Okay.
Dobra, udało się chyba. Wszyscy? Nice. Pięknie, 3 z 3. Mamy apteczkę. Trzeba pamiętać o tej apteczce naprawdę, bo bez tego to ani rusz. Dokładnie. Redeploy those German machine guns setting up a defensive perimeter. Keep your guard up and your buddies in mind. Good work. Pięknie, udało się, udało się. 5 godzin później, mniej więcej, bo było 20 minut po północy, chłopcy pewnie już wylądowali na plażach. Są tylko kilka mil stąd, lecz teraz wydaje się, jakby było ich milion. Nie mamy radia i jesteśmy kompletnie odcięci. Kapitan Foley się nie mylił. Walczyliśmy z więcej niż plutonem niemieckich spadochroniarzy, ale udało nam się zająć wieś. Dziś mamy jej bronić przed niemieckim kontratakiem. Będziemy się bronić kradzionym sprzętem. Niemieckie MG-42 i Panzerfausty przeciwko czołgom, a sama wioska też była w rękach wroga. Lotnictwo i marynarka narobiły dziś rano niezłego bigosu na plażach. Jedno jest pewne. Niemcy już wiedzą, że tu jesteśmy. Niedługo okaże się, czy uciekną, czy też runą na nas jak szarańcza. Zgaduję, że ta druga opcja. 7:30. To nie są fajne dźwięki. Dobra, jaki plan, Holly? Jaki plan, kapitanie? Dobra. Idziemy z Johnsonem? Idziemy z Johnsonem. No i tak jak myślałem, Niemcy są. Dobra. Oh shit! Tiger to jest czołg. Trzeba go chyba obejść, co? Weź Panzerfausta z kościoła. Dobra. Okej. I ja go stąd trafię? Trafiłem? Chyba. Powiem wam, że to celowanie z tego pan... Dobra, teraz na pewno. Okej. Zobaczę, że to się jeszcze przyda. Dobra, skorzystajmy z tego! Jezus! Ilu was tu jeszcze jest? Uciekacie? Yo. Dobra. Apteczki, macie apteczki? Macie apteczki. Oj, macie apteczki, dobrze, podoba mi się. Wezmę to na wszelki wypadek, bo coś mi się wydaje, że mi się to jeszcze przyda. Okej. Szybciej, szybciej. Dobrze. Jeszcze snajper. Dobra. Jezus, powiem wam, że to jest ciężkie. To nie jest łatwe, naprawdę. O kurde. Nie to.
Dobra, cofają się. Oj, oj, oj. Słyszę coś złego. Wiedziałem, że to mi się przyda. Co ja wam będę ściemniał? Przechodzę ten moment piąty raz. Ja tu cały czas ginę, nie? Gdzieś mi wyskakują szkopy z boku i nie jestem w stanie zareagować. Okej, teraz idzie zdecydowanie lepiej. Pięknie, pięknie, Foley. Ale ja słyszę znowu czołg. A to oznacza, że ja chyba chcę tutaj się pójść. O właśnie. Pięknie. Czy tu jest jeszcze jeden czołg? Przepraszam bardzo. Mogę? Pancerfausta, panowie? Jeszcze jednego? Ratuję wam dupę, dzięki. Oj. Lokalizuj, znajduj pozycję nieprzyjacielskich moździerzy, okej. Gdzieś tutaj. To musi być gdzieś tutaj. Ale tu pusto nagle się zrobiło i cicho. Zdecydowanie mi się to nie podoba. Ty. Chore. Ej, pięknie. Dobra, jeszcze jedno tylko. Nie, panowie, przecież to jest pewna śmierć. Nie wybiegajcie mi tu. Was muszę osłonić pierw. Oj, reload, reload. Dobra, dobra, do przodu, do przodu. Zabiliście go? A. Dobra, gdzie jest to drugie stanowisko moździerzowe? Tutaj. Pięknie, dobra. Schowani byli za murami, mamy to. Wszystko? Przegrupuj się z kapitanem Foleyem i wsiąść do samochodu. Okej. To jestem. Wsiadam, wsiadam. A, rozumiem, byczku, rozumiem. Shepard? Shepard? Ja też nie, Elder. Unless you sprout wings and want to fly. It's only 6 miles, private. Just shut up and do your job. Dobra, moi drodzy, udało się. Udało się kolejny etap w Normandii zaliczyć. Z tego co widzę, przed nami
Łatwiej z pewnością nie będzie. Tak czy siak, to był pierwszy odcinek z oryginalnego Call of Duty z 2003 roku. Na razie pomagamy w Normandii, na razie nam to wychodzi, ale jak będzie dalej, tego dowiecie się już w kolejnych odcinkach, bo za ten Wam serdecznie dziękuję. Łapka w górę pamiętajcie. No i cóż, już jutro zapraszam Was oczywiście na odcinek kolejny. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym. Mówi Goldzor, na razie.